Cześć, hello! Zagrajmy w grę na angielskie zagadki. Temat na dziś to clothes, czyli ubrania. Będę zadawać Ci zagadki. Słuchaj uważnie. Każda składa się z trzech zdań. A Twoim zadaniem jest guess, czyli zgadnąć, co ja opisuję, jakie akcesoria, jakie ubrania. A potem jest jeszcze pytanie bonusowe, pytanie dodatkowe do każdego z opisywanych przedmiotów. Are you ready? Gotowi? No jasne. Zaczynajmy. Let's get started. Question one. What is it? Listen. You wear it on your legs. It is long and boys and girls wear it. What is it? How do you think? Look, is it a belt? Is it a skirt? Or trousers? It's a pair of trousers. They are trousers. But my question is, do we wear trousers in winter? Yes, we do. Of course we do. Question two. What is it? Listen. You don't wear it to the beach. It keeps your body warm. And you wear it outside. What is it? Maybe it's a jacket. Maybe they are shoes, or maybe it's a cap. What's your answer? It is a jacket. Yes! Can dogs wear jackets? Yay! Yes, they can. Yes, dogs can wear jackets in the winter. Subskrybuj nasz kanał, jeśli gra Ci się podoba, jeśli uczysz się z nami, będziesz wtedy dostawać powiadomienia o kolejnych fajnych materiałach i krótkich lekcjach. Daj nam lajka, więcej dzieci zobaczy te zagadki. I gramy dalej. Question three. What is it? It has got buttons. Widzisz? Guziki. It has got buttons. Men wear it with a suit. There is a collar around your neck. So that you look elegant. There's a collar. Jest kołnierzyk. What is it? A t-shirt, gloves, or a shirt? What's your answer? Yes, it's a shirt. Yay! It makes you look smart. Yes. Have shirts got sleeves? Have they got sleeves for your arms? Yes, they have. Short or long sleeves? Yes, they do. Są rękawy. Okay. Question four. What is it? You wear it on sunny days. It goes around your hips. It can have a zipper. What is it? Maybe they are shorts or sandals or a sweatshirt. What is your answer? It's a pair of shorts. Good. Very good. Are shorts made of wood? No, they are
friend. That would be very uncomfortable. To byłoby bardzo niewygodne shorty. Question 5. What is it? It can be short or long. Girls like to wear it. And it can cover your whole body. Kryje, może przykryć całe ciało. What is it? Whole body? A swimsuit? A suit? Or a dress? It is a dress! Yes! Girls like dresses. Can we wear dresses with tights? Czy sukienki dobrze grają z rajstopami? Yes, we can! Tak, możemy nosić sukienki z rajstopami. To świetne połączenie. Yes, we can! Hej, subskrybowane! Ten dzwoneczek pozwoli Ci nie przegapić niczego, co się tutaj dzieje u nas na kanale, a dzieje się dużo. A może ktoś z Twoich znajomych lub rodziny potrzebuje obejrzeć taki odcinek? Śmiało udostępnij, pokaż dalej nasze nagrania. I jedźmy dalej, bo jeszcze chyba dwa pytania. Question 6. What is it? Listen, it protects you from rain. Chroni przed deszczem. It protects you from rain. You usually wear it with Wellingtons. Rubber boots. Yeah, you usually wear it with Wellingtons or rubber boots. And it has got long sleeves. What is it? Tell me. Pajamas? Raincoat? Hat? What can it be? It's a raincoat. Yes. Good. Usually a yellow raincoat. But maybe different colors. Have raincoats got hoods? Yay! Yes. They have. They usually have hoods for the head. Question 7. The last question. Ostatnie pytanie. Pełna koncentracja. What is it? You wear it on your face. Ha! It helps you see and look cool. It helps you see and look cool. It sits on your nose and covers your eyes. Ha! You know! What is it or what are they? They are glasses, a necklace, or they are earrings. I know. They are glasses. Good. And do you wear glasses? Answer. Yes, I do. No, I don't. What's your answer? Jaka jest Twoja odpowiedź? Do you wear glasses? Mam nadzieję, że mówisz na głos. Wtedy bardzo szybko się nauczysz. Thank you for learning with Enzio. How did you do? Jak Ci poszło? Udało się zgadnąć wszystkie zagadki? A co z zadawaniem zagadek? Jeśli zagadki sprawiły Ci trudność, śmiało oglądaj jeszcze raz. To ważne, aby umieć też je zadawać. Próbuj powtarzać ze mną zdania, pauzować, czytać te zdania, które ja czytam. To też bardzo popchnie Twój angielski do przodu. Możesz to zrobić też, oglądając mnóstwo materiałów na naszym kanale. Zagadki, łuś, znikające słówka, filmiki na gramatykę i nasze shortsy. Zapraszamy Cię też do naszej szkoły językowej w Bochni lub online. A teraz od razu śmiało wchodź do następnego filmiku. Bye!